Czy praca agenta nieruchomości jest ciężka? Dostałem kilka właśnie bardzo podobnie brzmiących pytań w ostatnim czasie, więc stwierdziłem, że zamiast odpowiadać na nie indywidualnie, odpowiem tutaj. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba chyba klasycznie powiedzieć, no to zależy. Bo jeśli porównamy pracę agenta nieruchomości do zwykłego pracownika Biedronki, który naprawdę musi tam na 5 różnych stanowiskach pracować, od obsługi wózka widłowego między wąskimi regałami po kasę, po wystawianie towaru i pewnie na przełomie roku robienia różnych remanentów, no to myślę, że nie jest to ciężka praca. Jeśli porównamy to do pracownika stacji paliw, który teoretycznie ma bardzo prostą pracę, teoretycznie, ale musi pracować na wiele zmian, często także w nocy i w święta, bo wtedy też są stacje otwarte, to też nie wiem, czy praca agenta nieruchomości jest ciężka. I tak samo, jeśli porównamy tę pracę do na przykład pracownika jakiegoś murarza na budowie, który tam do temperatury pewnie tam minus 5-6 stopni, jeśli jest tempo, to musimy też pracować, to też z mojego punktu widzenia ta praca agenta nieruchomości nie jest ciężka. Natomiast te wymienione zawody mają to coś, czego z kolei nie ma praca agenta nieruchomości i właśnie to coś, co różni te zawody od pracy agenta nieruchomości, może spowodować, że dla wielu, szczególnie początkujących agentów, będzie to praca ciężka. No i właśnie, co to jest? No właśnie opowiem o tym w tym odcinku. Zapraszam. I od razu powiem. Ta cecha, która łączy te zawody wymienione, które przed chwilą wymieniłem w stosunku do agenta nieruchomości, jest to, że wykonawcy tych zawodów wiedzą, że zarobią. Po prostu wiedzą, że zarobią, czyli tam mają płacone za pracę, nie za jakość tej pracy. Za jakość pracy najczęściej dostaną pochwałę, bądź być może nie będą zwolnieni, jeśli naprawdę ona by mocno odbiegała od oczekiwań. Natomiast wiedzą, że zarobią i jeszcze jedno, wiedzą, ile zarobią. I dla mnie, jako agenta nieruchomości, wiedza, ile zarobię, to z kolei jest coś bardzo złego. Bardzo złego. Jeśli rozpoczynałbym miesiąc wiedząc, ile zarobię i raczej po jakimś czasie to nie byłaby wystarczająca dla mnie stawka, to raczej mnie by to na pewno nie motywowało do pracy. Natomiast właśnie u początkujących agentów nieruchomości ta niepewność to jest największy ciężar. Tu nie chodzi często o pracę fizyczną, bo tej pracy fizycznej może troszkę jest, przy pewnych mieszkaniach najczęściej, może troszeczkę przy pewnych działkach, natomiast to nie jest aż tak powszechne i tak często występujące, chociażby jak w poprzednich zawodach, które też muszą brać udział w różnych dostawach materiału i tak dalej. Więc to jest największy ciężar, że tutaj agent nieruchomości, szczególnie jeśli miał doświadczenie w innym zawodzie, gdzie był przyzwyczajony, że za wykonaną pracę dostanie pieniądze, tutaj za samo wykonywanie pracy nie zawsze te pieniądze będą, natomiast te pieniądze mogą być bardzo duże, jeśli ta praca zostanie wykonana bardzo dobrze. I tu właśnie na tym to mniej więcej polega. I od razu mogę przeskoczyć na drugą stronę tych zarobków. Według mnie i z moich obserwacji najmniej muszą się napracować i ta praca naprawdę jest lekka dla tych agentów, którzy już zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Wynika to z tego, że najprawdopodobniej już mają jakość, raczej to jest pewne, że mają jakość, że mają doświadczenie, że mają polecenia, no i że mają taką wiedzę, która nie stwarza u nich żadnego problemu, którą bardzo łatwo są w stanie w pewnych sytuacjach powtarzać, mnożyć, dublować dosłownie, dzięki czemu ta praca naprawdę w pewnym momencie potrafi być lekka. U początkujących agentów nieruchomości często są takie dwa schematy. Pierwszy początkujący agent nieruchomości to potrafi być tak zwany luzak, czyli myśli, że jest okej, okay, że jest spoczko, że jest ziomeczkiem, siema mordeczki dosłownie, że takim agentem jest, niewiele się do tego przykłada, natomiast on nie ma stresu i on przez to wszystko przechodzi lekko. Drugi typ agenta nieruchomości to jest taki, że rzeczywiście przychodzi się bardzo mocno spina i chce te efekty jak najszybciej osiągnąć. Ma być może trochę skruchy, być może nawet ma jakiś szacunek do tego zawodu i wie, że w tym zawodzie musi się bardzo mocno wykazać. I ta druga grupa na pewno troszkę bardziej przeżywa i dla tej drugiej grupy ta praca jest zdecydowanie cięższa. Natomiast jestem przekonany, że ta druga grupa tych początkujących agentów nieruchomości, z tej drugiej grupy będzie dużo więcej agentów nieruchomości, którzy zostaną w tym zawodzie na dłużej, którym się, mam nadzieję, uda. I to jest taka różnica, czyli ci wyluzowani, dla nich to nie jest ciężka praca, natomiast raczej długo nie. W tym zawodzie będzie im ciężko, żeby tutaj na dłużej naprawdę się zadomowić i zagościć. Natomiast ta,
ta grupa tych, którzy się bardziej stresują, dla których to jest naprawdę ciężkie, jest szansa, że na dłużej zostaną. I jak można to jakoś skrócić? No, skrócić ten czas oczekiwania i to zarówno jeśli dotyczy tych wyluzowanych, jak i tych bardziej przejętych agentów nieruchomości, na pewno przygotowaniem można tutaj troszkę pomóc, żeby jak najszybciej iść w teren, żeby jak najkrócej się uczyć, bo to jest też czas, który nam leci. On nam w zegarku leci. Jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, pięć dni, siedem dni. Różnie będziemy się wdrażali. Natomiast to są dni, no, przez które na pewno nie zarobimy. Jeśli będziemy się wdrażali, to nie ma szansy, żebyśmy cokolwiek zarobili. Tu nie ma co się łudzić. Musimy naprawdę pójść ostro w teren i w tym terenie zacząć pracować, żeby oczekiwać jakichś zarobków. Czasami naprawdę potrafi być ogromne szczęście i agent nieruchomości świeżak, który pójdzie w teren, który zdobędzie jakąś nieruchomość, może się okazać, że po prostu, no tak, to fajnie mu się poszczęści, bo jednak w stosunku do debiutantów można mówić o szczęściu, że bardzo szybko będzie ta transakcja. Ona naprawdę może być po 3-4 dniach, już jakieś tam wstępne umowy rezerwacyjne, przedwstępne, czy nawet szybkie końcowe, jeśli są dokumenty. Więc jeśli się pójdzie w ten teren, jest szansa, że coś będzie. Natomiast gorzej, gdy się nie pójdzie w ten teren. I niezależnie, czy nie pójdziemy ostro w ten teren z powodu, że jesteśmy wyluzowani, że na spokojnie, że nam się nie śpieszy, czy nie pójdziemy w ten teren z tego względu, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani, to efekt końcowy jest dokładnie ten sam i rozliczenie tego efektu jest takie samo. Więc jeśli nam naprawdę zależy i chcielibyśmy, żeby ta praca była dla nas lekka, przyjdźmy do tej pracy jak najbardziej przygotowani. Jest już coraz więcej informacji w internecie. Można naprawdę te przepisy prawne różne poczytać. Można troszkę poczytać schematów pracy agenta nieruchomości. Można się też gdzieś doszkolić już u specjalistów. Jeszcze nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że nabywanie wiedzy jest szkodliwe. Jeśli tej wiedzy naprawdę dużo nabywamy, ona musi się prędzej czy później przydać. Jedna osoba z tej wiedzy wyciągnie 30%, inna wyciągnie 10%, inna z kolei będzie notowała i być może wyciągnie z tego 70%. To już na pewno od tej osoby, która się uczy, od tego tu zależy. Natomiast ogólnie wtedy, gdy się już wdrożymy i czym bardziej będziemy doświadczeni, czym więcej będzie tych transakcji, tym ta praca będzie lżejsza. Ale tutaj też jest tak jak w ekonomii, jak w sinusoidach, że raz na jakiś czas potrafi się coś tak nieprzewidywalnego wskoczyć, pojawić, zarówno mile nieprzewidywalnego, jak i coś przykrego, bo w tych zawodach też są przykre rzeczy, łącznie z wizytami w sądach czasami, no ponieważ mamy takie, a nie inne transakcje, które są na troszkę wyższym szczeblu niż handel smartfonami, choć przy smartfonach też mogą być oczywiście sądy. Więc tutaj jak najbardziej potrafią być te rzeczy i jeśli ktoś jest naprawdę wrażliwy, przejmujący się, no to tymi sądami może się jak najbardziej przejmować, czego by najprawdopodobniej w tej Biedronce nie miał. I to wtedy trzeba dopasować do własnej osobowości, co, z czym sobie prędzej dana osoba poradzi, taka początkująca. I trzeba to dostosować dokładnie do siebie. Natomiast pamiętajcie, że nawet te sądy, jeśli na początku się wydają komuś ciężkie, trudne, przerażające, to po 3 wizytach w tych sądach one już naprawdę są trochę lżejsze. Praktycznie wszyscy się boimy czegoś nowego, wszyscy się obawiamy zmian, no chyba tylko ci, którzy są skrajnie na dole, się tych zmian nie obawiają, ponieważ tam już nic gorzej może praktycznie nie być. Ale normalnie funkcjonujące osoby zawsze się boją czegoś nowego, jedni bardziej, drudzy mniej, ale i te sądy, i te takie dla nas rzeczy, które nas najbardziej przerażają, jak wizyty początkowe u notariuszy, czy nawet w urzędach po dokumenty, no niech można naprawdę przywyknąć, one mogą być już skrajnie w pewnym momencie rutynowe. A gdy jest rutyna, to w pewnym momencie nawet może się to, może nie być zabawą, ale naprawdę może to być czymś lekkim. Więc jeśli chodzi o to, czy ta praca jest ciężka, na początku tak. Na początku naprawdę jest ciężka praktycznie dla wszystkich, którzy zmieniają ten zawód i przychodzą do czegoś nowego. Będzie ciężka, to nie chodzi o ciężar taki do końca fizyczny, bo tutaj fizyczności nie będzie. Ale z obserwacji widzę, że jeśli ktoś nie musiał wcześniej na przykład wykonywać 20 zimnych telefonów dziennie, to jeśli wykona 20 zimnych telefonów dziennie i nie będzie do nich przygotowany, to może z tych 20 telefonów spotkać się z sytuacją, że 14 osób odebrało ten telefon i z tych 14 osób 9 było niemiłych. 3 były nijakie, a 2 były jakieś tam może dające nadzieję. Czy takie stosunki mogą być na początku? I ten ciężar może polegać właśnie na tym, że my to przygnębienie będziemy mieli w uchu, że my to będziemy słyszeli, że nagle będzie tak duża ilość tych odmów,
które może mogą później być, jeśli te rozmowy jakoś tam lepiej pójdą, ale się nie przygotujemy z kolei do kolejnego etapu, czyli na przykład do tych spotkań pozyskowych, tam też mogą być odmowy, ale tam już trochę czasu poświęcimy, więc jeszcze do tego jakieś tam zmęczenie jesienno-zimowe, wiosenne może być. Dzień jest krótki, a my musimy jeździć i wracamy z niczym. To o tego typu zmęczenie i ciężar najczęściej chodzi, ale tak jak podkreślam, każdy tak zaczynał agent, ja to bardzo często podkreślam, każdy zaczynał w taki sposób praktycznie. Nie wiem, chyba że ci agenci, którzy zaczynali 35 lat temu, to może to troszkę inaczej wyglądało, ale już w tym wieku ta praca naprawdę coraz bardziej była aktywna, coraz bardziej momentami nawet agresywna była, szczególnie dla początkujących agentów nieruchomości. Więc każdy, kto do tego momentu funkcjonuje, to przeszedł. A teraz naprawdę dla tych, którzy już dobrze zarabiają, to ta praca jest naprawdę przyjemna, naprawdę ona jest lekka. Naprawdę jest fajna i na serio wygląda prawie tak jak w telewizji. W telewizji nie pokazują co prawda wszystkich naszych czynności, natomiast tych właśnie najmniej lubianych czynności u tych doświadczonych już agentów nieruchomości jest zdecydowanie mniej. Także tutaj się właśnie te proporcje zmieniają i one się bardzo pięknie zmieniają i chyba one najbardziej przyciągają właśnie ludzi do tego zawodu, żeby zostać agentem nieruchomości, czyli żeby można robić przyjemne rzeczy, fajne, twórcze, momentami rozrywkowe nawet i pobierać za to wynagrodzenie. Natomiast no, na początku trzeba przebrnąć właśnie przez to, co jest odwrotnością tego, czyli coś, czego nie lubimy, coś, z czym sobie nie radzimy. Jakiś czas temu nagrałem taki odcinek, żeby się pozbyć nawyków, czy tam zmienić nawyki, coś w tym stylu. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka także, bo tam z kolei nawiązuje praktycznie do tego samego, ale właśnie gdy osoby miały nawyki w innych pracach, czasami nawet na wyższym szczeblu, na innym w ogóle zwyczaju i tam jest to samo. Tam trzeba też zmienić nawyki, a tutaj trzeba tylko zmienić myślenie i praca ta jak najbardziej może być lekka, natomiast raz na jakiś czas, jeśli się zmęczymy, bo będziemy musieli pomóc jakiejś cioci przestawić szafę, bo szafa, w którym w danym miejscu ona stoi, nie będzie pasowała nam w ogóle do zdjęć, przez co być może zdjęcie salonu nie wyjdzie ciekawie, no to z taką pracą czasami trzeba się zmierzyć. Natomiast myślę, że każdy, kto przychodzi do pracy w nieruchomościach, tych mieszkaniowych to nazwijmy, liczy się z tym, że czasami będzie można podwinąć rękawy, nawet przyjść w dresach na taką sesję zdjęciową i przestawić łóżko, przestawić szafę z koleżanką z biura czy z kolegą z biura. I myślę, że korona nikomu z głowy nie spadnie. Natomiast cegieł tutaj raczej nie będziemy nosić i raczej wyładowywać ciężarówek na wózki widłowe też raczej nie będziemy robić, więc ten ciężar raczej nam tutaj raczej nie grozi. Tradycyjnie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i tradycyjnie namawiam wszystkie osoby niezdecydowane, żeby spróbowały. Trzeba próbować tylko w nastawieniu. Nie próbujcie tak jak to zespoły rockowe chodzą na próby i próbują, tylko się nastawcie, że wam się uda. Jeśli będziecie nastawienie mieli takie, że próbuję, jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nic się nie stanie, to raczej nie wyjdzie. I się nic nie stanie. I tyle chociaż dobrego, także miłym akcentem można zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia wkrótce.